festiwalu przysmaków wielkanocnych, pozdrawiam tradycją malowane. Witam w szczególnym czasie, w czasie, który nie pozwolił nam w sposób tradycyjny zorganizować tego wydarzenia. Wydarzenia, które jak co roku organizujemy w naszej gminie, na terenie naszej gminy. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy przygotowali tak piękne potrawy, ponieważ jest to dzisiaj niestety konkurs online tylko, ale sam fakt i zainteresowanie było duże, co widać na tym stole. Dlatego chciałbym wszystkim podziękować, którzy te potrawy nam tu dostarczyli do tego konkursu. Ponad 60 potraw zostało przygotowanych w tym roku na festiwal. Naprawdę raduje się serce i dziękujemy raz jeszcze z całego serca, że jesteście Państwo z nami, że mimo tych trudnych czasów dla wszystkich, ale w szczególności tutaj dla kultury, dla działań kulturalnych, odezwaliście się Państwo pozytywnie i przybyliście, aby przynieść te potrawy do nas. Wraz z naszym festiwalem towarzyszył również drugi konkurs, konkurs na przepiękną palmę, która również w dniu dzisiejszym udekorowała nasze tutaj pomieszczenie w Nowostawskim Centrum Kultury i Biblioteki. Bardzo przepiękne, cudowne palmy wykonane przez różne osoby, zarówno indywidualne, jak i sołectwa. Z tego miejsca raz jeszcze dziękując za udział, pragnę życzyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy, a także całego powiatu zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Wielkiej Nocy, żeby te święta mimo tej pandemii, mimo tych obostrzeń, mimo tych trudnych czasów dla nas były radosne, były takim czasem wytchnienia, były przede wszystkim spędzone w zdrowiu, żebyśmy mogli nie myśleć o pandemii, nie myśleć o chorobach, nie myśleć o tym, że jest tak źle wokół nas, że dzieje się tak niedobrze, żebyśmy mogli naprawdę odetchnąć i myśleć o przyjemnych rzeczach.